Siemano ludziska, 19 lipca, witam was, godzina 5:51, właśnie Opatów został za nami, czas chwilę pogaworzyć o transporcie. Cóż, nie nagrywałem nic od początku tygodnia, bo w sumie szkoda było nagrywać jedno i to samo, w sumie nie wiem, czy ten filmik się ukaże, bo mamy replaya zeszłego tygodnia, więc to też będzie jedno i to samo, tak jak i ostatni odcinek właśnie z poprzedniego tygodnia był krótki, no bo nie było co nagrywać. No zobaczymy jak to będzie. Cóż, jak u mnie wyglądał początek tygodnia? W poniedziałek przyjechałem do auta, musiałem jeszcze poczekać, żeby mi pauza wyszła, 45 godzin. Wyszła mi pauza o kurde bela 13:30, no przed, tuż przed. Wyjechałem, ruszyłem, dojechałem na pierwsze miejsce dopiero o 15:30. Niestety bardzo zakorkowana była 92. Ja wiem, że się korkuje, ale mocno była zakorkowana, więc straciłem tam 15 minut, bo jeszcze się lekko łudziłem, że mi się uda rozładować i Warszawę, bo do 16:30 pracowali, a wiadomo, poszedłbym w ten zakaz, byleby zrobić i zrzucić i wtedy by na bazę przyjechał człowiek, ale no nie. Nie dało rady, na Konotopa mi zeszło, zanim mnie zrzucili, była dopiero piąta, więc cóż, wykręciłem sobie 3 godziny pauzy, przyszła burza, wykąpałem się bez prysznic, no i przed 21, nie, tak, w 8:30 ruszyłem, no bo niestety nie było, nie mogłem się pójść wykąpać, bardzo lało, więc nie będę szedł w ten deszcz. Czekałem, aż przestanie padać, wykąpałem się, pojechałem. Przyjechałem na firmę, tam wpuścili mnie, bo się pytałem nieraz, czy można stać, powiedzieli, że nie ma problemu, wpuścili mnie. No i cóż, rano o 8:00 przyszli chłopaki do roboty i wzięliśmy się do pracy od razu. Szybko zrzucili, jak zwykle bezproblemowo. No i dostałem dyspozycję, żeby czekać. No i czekałem tak do 11:00. Szczęściu, nieszczęściu, nie udało się znaleźć żadnej krajówki, bo już nie pamiętam, kiedy zjechałem z Warszawy na pusto, bardzo dawno, więc jakaś bieda w transporcie się zrobiła już totalna, skoro z Warszawy nie było krajówki. Zjechałem na pusto, miałem jeszcze te granity ładować tam za Rzeszów, ale też nie dało rady, bo załadunek mam dzisiaj o godzinie 8:00. Więc no, nie ogarnie się tego, tak? Nie ma opcji. Musiałoby być na 11 czy na którąś i dopiero by to by dałoby radę. A tak to no cóż, jest jak jest. Przyjechałem wczoraj, potankowałem się. Szybka wizyta w domu i dalej ogień. Plan, tak jak mówiłem, mamy taki sam jak w zeszłym tygodniu. Jedyna różnica to awizacja załadunku, bo mamy na 8:00. Nie na 13:00 bodajże. Zrzutkę mamy też w piątek na 8:00 rano i co? No i potem oczywiście ładujemy Leonbergi, Remzeki, znów zabawa będzie w piątek wesoła. Będzie co robić. Do celu mi zostało 98 km chyba. Nie wiem jak ona tam prawie. Kliknąłem, tak żeby sobie już skoro włączyłem. No i jeszcze tutaj błąd mi się świeci od prawego kierunku. Ale co, myślałem, że będzie taka sama przyczyna jak w Volvo. W Volvo miałem to samo, miałem podwójny kabel elektryczny, bo on od prawego kierunku mi się świecił i światło ogólnie w Volvo mi ginęły. Ale co, no przyjechałem na bazę, bo zapomniałem, jak stałem w tym w Warszawie, zapomniałem kompletnie o tym, jak wyjeżdżałem sobie przypomniałem, ale działał kierunek. Przyjechałem na bazę, popatrzyłem co i jak, co jest 5, rozebrałem osłonę klosza, wiadomo, i co, żarówka była bluzowana, więc włożyłem, docisnąłem ją, zaczęło świecić, więc w sumie popatrzyłem jeszcze, odbłyśnik zdjąłem, patrzyłem czy nigdzie nie zaśniedziałe, przewód popatrzyłem, też nie jest zaśniedziały, no tym bardziej, że jak się stuknęło w lampę, to kierunek zaczynał mrugać, więc tutaj trzeba byłoby szukać przyczyny, ale no co, dzisiaj to nie pomogło, zauważyłem, że na mokrym to się dzieje. Bo widzę, że dalej jest. Mam nowe żarówki, będę na załadunku, wymienię jeszcze żarówkę, zobaczę co to da, bo tam nic nie widzę i podejrzewam, że może być to mimo wszystko przyczyna przewodów, bo zauważyłem, że moja naczepa podwójnych przewodów nie toleruje, pojedyncze jak najbardziej, więc cóż, no na razie jakoś trzeba będzie to obkulać, wymienię żarówkę i zobaczymy co się będzie działo, nie? Tak więc cóż, z faktów transportowych tyle. Jedziemy ładować i bierzemy się dalej za robotę. I godzina 14:40, a właśnie dolatuję do Kątów Wrocławskich.
Jeszcze mam 2,5 godziny jazdy. Jako ciekawostkę chciałbym podać, w zeszłym tygodniu na Kąty Wrocławskie dojechałem na 9:40 chyba coś, jak dobrze pamiętam. A dzisiaj mam 7:30 jazdy. Jest różnica, jest zajebista różnica. Ale jeszcze w zeszłym tygodniu robiłem krajówkę, tak więc tą godzinę jeszcze do krajówki można odliczyć. Ale jednak mimo wszystko sporo się straciło w korkach w zeszłym tygodniu. Ale znów po tych korkach w miarę się jako tak jechało, a dzisiaj no niestety jedzie trochę tych aut na tą granicę i tak się bujamy cały czas. 7,8, 80, 85, 90, no po prostu masakrycznie. Jeden mnie bardzo zirytował, bo jak się to mówi, zacząłem go wyprzedzać, bo jedzie cały czas chłop na SKL, o Volvo. Jedzie tak 75, za chwilę się obudzi, 85. No wiecie, coś takiego w kurwie, jak się jedzie za kimś. Ja nie mam tu żadnych aktywnych tempomatów, ale nic, prosty tempomat albo noga. Lubię jechać z tamtym tempem, no i mówię, już mi w końcu nerwy poszły i mówię, będę go wyprzedzał. No i oczywiście jak go zacząłem wyprzedzać, to chłopco, do odciny. Ale że ja mam szybką renówkę, to mu dałem radę i strąbić go też strąbiłem, ale chyba do niego nie doleciało, o co mi chodzi. CB mi nie działa, więc, że tak powiem, rozgrzeszenia słownego mu nie dam. Cóż, no ja myślę, że jeszcze do tych 9 godzin dzisiaj dociągnę. No mógłby mi na dychę. No ale jutro też trzeba mieć co robić, mamy cały dzień, bo dopiero w piątek rzutkę i tak dojadę, tak, stąd doszedłem na 9 godzin bez problemu, więc jak korków nie będzie, znów dojadę nawet stąd bez problemu. No nie wiem, trochę bym może na tą dychę poszedł, nie wiem właśnie sam, więc gdzieś tu trzeba będzie przycupnąć. Ogólnie załadunek dzisiaj poszedł bardzo sprawnie, w sumie 8:15 wyjechałem, później, przepraszam. Bo jeszcze czekałem, żeby mi 45 minut pauzy wyszło. Bo tak załadowali mi gusiem, że tam miałem 21 minut, to jeszcze wziąłem, ogarnąłem żarówkę w końcu. Co w końcu? W sumie niedopatrzenie moje, no bo wczoraj jak patrzyłem klosz, no to widziałem, że jest luźna, dokręciłem, działało, tak? Ale mogłem ją wyjąć i sprawdzić, no bo niestety tutaj się już tak wyrobiła, że nie miała styku, więc miała prawo nie świecić. Ona jest dobra, nie spalona, tylko już jest przez tyle lat tak wytarta, że już nie dotykała blaszki, tak więc nie było masy i tyle. Więc wymieniłem żarówkę, jest elegancko, wszystko działa i cóż, jedziemy, staniemy, wyśpimy się na maksa, no nie wiem czy na takiego maksa, nie wiem, mamy czas. Mam wolną Amerykankę, mam tyle czasu, jest taka godzina, że mogę robić co chcę i ruszać jutro o której chcę, w sumie bylebym do 23 był na miejscu i tyle, żeby mi dziewiątka wyszła do piątku, tak? I to jest jedyne moje zmartwienie, a mamy 14:43, tak więc czasu jest, łohoho, więc w sumie też nie gonię zbytnio, ale a propos zakazu wyprzedzania, no nie gonię, no ja sobie jadę, tak pyrkolę to 8:05, 8:06, na powrocie gonię bardziej, a mimo wszystko zamiast mnie auta dochodzić, to ja bardziej auta dochodzę niż w ten sposób. Chyba powinno to działać na odwrót, nie? No ale cóż, bywa i tak. A jeszcze w sumie zapomniałem dodać, że to najprawdopodobniej ostatni kurs Renatą. Po tym kółku powinienem już wrócić na swoje auto. Czy się cieszę? Nie wiem. Później o tym pogadamy. Siemano ludziska, w czwartek 20 lipca, godzina 12:28, ja jestem na autostradzie A9 przed Bajerutem, do celu 255 km, około 15:30 będę, no, ale jeszcze na prysznic sobie zjadę, więc około 16:00 będę na miejscu, zamelduję się i czekamy do jutra. Wczoraj dojechałem, stanąłem sobie na Okmianach, tylko nie na BP, tylko na Circle K. To jak jadąc na Zgorzele, trzeba po prostu zjechać na Chojnów, nie na Bolesławiec i tam sobie przycofnąłem, parking 50 zł, 15 zł do wykorzystania. Osobiście wolę tam stawać, bo jest większa cisza i spokój, nie ma takiego młynu. Cóż, miałem w sumie ruszyć, wstać, budzik miałem na 5:00, mówię, może wstanę, zobaczymy,
ale budzik zadzwonił i stwierdziłem, że nie chce mi się. I po prostu poszedłem spać, uznałem, że o której stanę, to o tej ruszę. No i stałem o 6.30, 7 tam chyba 20, wyruszyłem z parkingu. Droga idzie ok, na razie odpukać nic się nie dzieje. To są plusy wyjazdu w środku tygodnia, że jest sporo mniejszy ruch. Nie ma takich korków. No zobaczymy, co jutro droga pokaże, bo w sumie małe zmiany są. I ja o tym głównie chciałem wspomnieć, bo miałem ładować tradycyjnie ten Leonberg i Remzek pod znakiem zapytania, ale zawsze był. I co? Zmiany są takie, że tam nie ładuję. Będę ładował w Leipheim do Nadarzyna. W sumie będę ładował w firmie, która była naszą stałą firmą na powroty, w której ładowaliśmy odkąd ja tu jeżdżę, czyli nie wiem ile teraz jest, 8-9 lat coś koło tego. I mój tata tu jeździ w ogóle i długo i zawsze były te powroty, ale no tak jak kiedyś tam wspominałem, wraz z tym rokiem szef stracił te powroty, wbił się ktoś inny i w ogóle tańszy oczywiście itp. itd. Jak to zwykle bywa w transporcie. Raz już ładowałem tak, że już nie jeździliśmy niby de facto pod nimi, tylko od jakiej spedycji wziął? No i teraz chyba drugi raz, ale tego nie wiem. Czy to od jakiej spedycji, czy może się coś pozmieniało? No zobaczymy, zobaczymy. Więc jutro ładuję w Leipheim. Tam będzie ze 40 km podlotu, więc pierwszy plus sporo bliżej. A załadunek to zobaczymy, bo tam też jest loteria. Raz załadują fajnie, szybko, a innym razem się stoi do południa. Więc dniówka pokaże. I z tym do Nadarzyna, czyli tradycyjnie jak ostatnimi czasy do Piotrkowa i Arrivederci. Więc taki plan na jutro. A ja biorę się, jadę, jest fajnie, 21 stopni, idealnie jak dla mnie, nie za ciepło, nie za zimno, po prostu pogoda perfekto. Jeszcze w nocy padało, to się spało wybornie, więc lala, człowiek wypoczęty, może pracować, ale w sumie czy jazda jest pracą? Jak dla mnie, no nie aż taką, bardziej relaksem. Czołem ludziska, w piątek, piąteczek, piątunio, 21 dnia lipca. Ja jestem na załadunku, że tak powiem. Przywitali średnio, jak widać, zajebane wszystko, wszędzie auta stoją, po prostu zejdzie, coś czuję, że zejdzie dzisiaj. No tutaj tak było z tymi załadunkami, raz poszło szybko, raz poszło średnio, a raz się odjebało cały dzień, więc szkoda gadać. Cóż, biorę się za śniadanie, zjem sobie coś, bułki sobie rano kupiłem, pochowam papierem. A jeszcze a propos rozładunku, w zeszłym tygodniu wjechałem przed 8.00, już byłem rozładowany. Dzisiaj wjechałem też przed 8.00, ale sporo później, się nie śpieszyłem. No nie śpieszyłem się, żeby mieć po prostu czas pracy, skoro ostatnio tak polecieli w ciula, bo 8.00 rzucili, 2 godziny czekałem na papiery. A dzisiaj o 8.00 wjechałem, 8.10 się postawiłem, nie wiem, chyba o 9.00 dałem znać, że jestem rozładowany i mam papiery. A jest też loteria tam, irytuje takie coś, jeśli chodzi o kierowcę, tak, że raz papiery dają od razu, za chwilę innym razem czekasz godzinę, czy ostatnio jak ja 2 godziny. No ale cóż, chociaż tyle dobrego, że poszło w miarę sprawnie i tyle dzisiaj. A tutaj czekamy, zobaczymy ile zajdzie, jak pójdzie, więc do później, jak się sytuacja wyklaruje. 12.53, 10 minut temu wyjechałem, udało się wreszcie załadować, trochę zeszło, tak w sumie po godzinie wszędzie, godzinę pod parkingiem, godzinę stałem pod rampą, gdzie się w sumie nic nie działo, potem z pół godziny sam załadunek, no i prawie pół godziny na papier, bo w sumie byłem o 9, tak? Nie, po 9, no i do 12, no to 3 godziny ponad zeszło ze wszystkim, więc w sumie norma, standard u nich, jak to się mówi. Jestem na 7, potem do 6, 9, 7, 2, 4 i ciśniemy dalej, 567 do granicy. Oj, tylko teraz tak, że poleć 7, bo nie wiem, jak widzicie z naprzeciwka i u mnie też. Jeden za drugim, niestety na 7, tak jest, wakacje, w okres wakacyjny, ludzie podróżują na wakacje na południe Niemiec, do Austrii, do Szwajcarii i jest to dosyć taka, no, tranzytowa droga dla ludzi jeżdżących na wakacje i tych osobówek tutaj jest od groma, jak korki się robią, to bardzo, 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 bardzo duża. Przez natężenie osobówek. A potem jeszcze 6 przeboleć, zakazy wyprzedzania i inne.
Aj, dziewiątka się jakoś pójdzie i przemęczyć się tę dwójkę. I jakoś to będzie, nie ma tragedii jak na razie. Patrzyłem wszędzie w miarę na zielone, na tej siódemce co chwilę, no jakoś tak pomarańczowo. No nie wiadomo czemu, oni wszyscy zwalniają tak. No ale cóż, za duże natężenie ruchu. Więc jest dobrze, dobrze, sporo lepiej niż zeszły piątek, podoba mi się. Dobry czas jest. I siemano ludziska, w sobotę 22 lipca, jest godzina 7.52, właśnie minęliśmy odmianę. Dlaczego minęliśmy? Oj, tam przede mną jedzie mój tata. Zjechaliśmy się wczoraj na Kodersdorfie. I dopiero też wczoraj na Kodersdorfie. Ja chyba zjechał, bo widzę, tempo się zwiększyło. No, dzień dobry, w kolejnym dniu, w sobotę 22 lipca. Właśnie minęliśmy Okmiany, godzina prawie że 8, przede mną jedzie tata, dlatego mówię, że minęliśmy. Wczoraj zjechaliśmy się w Piotrkowie, znaczy w Kodersdorfie, przepraszam. Tata tam tylko dojechał i co, jedziemy dalej, ja się tam z kim zabiorę do domu. Zostawia samochód w Piotrkowie. Cóż, w sumie tak to wygląda, pogoda elegancka, w nocy padało, cudownie się spało. Co, wczoraj droga poszła bardzo sprawnie, u mnie no jedynie ta siódemka była takie duże natężenie ruchu tych wszystkich turystów, że tak to ujmę. Na dziewiątce też było sporo aut osobowych, kamperów i wszystkich, mi tam poszło w miarę sprawnie, trochę było korka za 1,5 km, ale już sprzątali, no, oczywiście nie wyhamowali, mieli za duże odstępy i tak to drezno, wszystko poszło z marsza. Jedynie co, to tunel dosyć wczoraj mocno naprawdę przytrzymał, straciłem 15 minut jak na tą godzinę, to sporo było, no ale to też większość osobówek praktycznie stała, wszyscy wracający z zachodu na weekend do Polski. A więc u nas taka sytuacja, lecimy po naszej A4, w miarę jako tako się na razie jedzie i zobaczymy, o której się tam zameldujemy w Piotrkowie, jakoś około pierwszej podejrzewam. Jak się nic nie wydarzy ciekawego. No i cóż, godzina 12.51. My już praktycznie pod Piotrkowem. Tata przede mną, jeszcze jeden kierowca za nami dojechał. Do nas złapaliśmy się. I co, już w sumie będę kończył, już się nie będę odzywał. Zabieram tylko plecak, dokumenty, wszystkie ważne rzeczy. Zostawiam trupa i lecimy potem dalej w poniedziałek z powrotem. Będzie odwoził jeden kierowca, więc na rozładunek do Nadarzyna, a potem zobaczymy, jaka krajówka będzie nas czekała. I to dalej przede wszystkim. Cóż, w tym tygodniu ile? Przejechane kilometrów. Łącznie 2630. Bardzo fajne jest to, że tak pokazuje tygodniowy czas jazdy, dwutygodniowy czas jazdy, kilometry. To fajnie, ale to jest łącznie z poniedziałkiem, tak? Tak wyszło. O dziwo, w tym tygodniu ten samochód po prostu spalił 23,1. No jestem w szoku lekkim. Dla porównania, ja miałem 9 ton w tamto, na powrocie mam 4 tony, tata miał 2 tony w tamto, na powrocie ma 4 tony, jedzie Magnumką 520, to jest 480, mój 23,1, a taty 27. Jest 4 litry różnicy w spalaniu, gdzie ja miałem jeszcze ciężej, trzeba zaznaczyć, tak? W tamtą stronę sporo ciężej. Bo prawie 10 ton, a 2 tony to na pusto jedziesz, a prawie 10 ton po górkach, no to już czuć, nie? No ale cóż, tak wygląda, nie? Tak więc jest różnica, spalanie jest. Ale w tym tygodniu mnie zadziwi, wiatry pomagały, w zeszłym było trochę wichur, tych burz, nie burz, nawałnic, a w tym ładnie, elegancko spalił. No cóż, dobra, ja się z wami żegnam, tak więc dzięki za oglądanie. No i co? Zapraszam do następnego poniedziałku z przygodami. Lecimy, zobaczymy, co następny tydzień pokaże.